Siemka, tu ja co dziewięć z Rolek, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy Fable Zapomniane Opowieści. Więc lecimy z kolejnym zadaniem, które brzmi następująco. Muszę wyłączyć gadu-gadu. Gadu-gadu wyłączone i to jest nasza misja. Spotkaj się z Briar Rose w świątyni Archonta w północnych pustkowiach. Dobra. Północne pustkowie. Zobaczymy gdzie... Świątynia... O! Tutaj muszę się spotkać. Ta! Ta-dam! I mam teleport do świątyni Archonta. Cóż to jest za Archont? Mnie cały czas trapi to pytanie. Archont, Archont... Brzmi jak Archanot? Czy coś Arch... Arachid? O! Arachid! Czyli jakiś pająk. Nie wiem. Zgaduję, nie wiem. These things are never simple, are they? It doesn't want just any heroes either. The first instruction calls for the king of the arena, no less. Ale jestem królem areny, więc spoko. I suppose you could chop your own head off, but then there'd be no one for me to order around, would there? Why don't you pay Thunder a visit? He knows the arena inside and out. I've checked with the guild, and they say he's in not Hokage. Wow, z Gromem, a ja zabiłem szep. Jack's mask, haven't you? Good. You'll need it to trap the souls. I still can't believe he might not be dead. Anyway, I better start researching the second inscription. Cool. I teraz muszę się spotkać z Gromem. Na to wychodzi. A ja zabiłem jego córkę. Dobra. Spotkaj się z Gromem w Sękowej Polanie. Sękowa Polana. Czy ja będę musiał z nim walczyć? Kurczę. Mam nadzieję, że nie. Mam już... Po dziurki w nosie tą walkę, kurczę. Tyle, walczy się, walczy, walczy się, walczy. Chcę trochę połazić. Grom się zmienił? Niemożliwe. Powinien być starszy, tak mi się wydaje. A, chciał zarobić na byciu bohaterem, ale coś mu nie wyszło. If it will get you out of my sight. We were both once called kings of the arena. But there have been many heroes in the past. Czemu on się nie zestarzał? Ja się zestarzałem, już mam brodę, a on jeszcze żyje i w ogóle się nie zmienił. No bez przesady, o co chodzi? They say the souls of past champions haunted, resting in the place of their greatest achievement. Now go. Unless you're here to take my soul. No, to była jej siostra. Jego siostra, nie, córka. Sorry. Odzyskaj duszę duszę z areny, bądź zabij Groma i zdobądź jego duszę. He, he, ha, ha, ha. Wiecie co zrobię, nie? Ja też wiem. Przykro mi Grom. Ale, niestety. Zrobić to coś? Kurde. A chciałem go zaskoczenia tak jakby. Co jest? Ej, czemu nie mogę użyć? Nie mogę go szczara uderzyć, no dobra. Czyli to, że to ma być taka honorowa walka, tak? A coś dużo mu bije, więc... Oj. Aha, już wiem dlaczego nie mogę użyć, bo nie miałem many. Ej, no użyj się. I po 40 będę bił! Ej, czemu 20? Dobra, nie ma co, mało mu bije z tego, nie używam. Będę używał tylko spełniania tempo i będę go bił normalnie. I ciach. No ciach. No i no. Fuck you. Fuck you! Czemu jesteś taki? O, 493 mu uderzyłem. Ej, ale czemu on się broni tyłem? Co za człowiek. A, jeszcze umie, kurde. Szarże co zrobił? No jak cię unieszkodliwić? Też szarżą? Dobra. Dobra, spełnienie tempo się nie nadaje, jak widać. Ej no! Co on z mi zrobi? Ej, 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 ej! Ogarnij czoło. Oczywiście on jest super, super niezniszczalny. Czemu go nie mogę uderzyć? Się broni za dużo. Nie broń się tak. Ja się nie bronię, to też się nie broń. I szarża. I leży. Już pół HP nie ma, więc spoko. O! Ej no! Znowu błyskawice, nie!
Ale fajny efekt, mi się podoba. No, ała, uderzył mnie, dobra. Stałem na krawędzi akurat. Daj. I jeszcze raz. Znowu błyskawice uciekać. Kurczę. Dobra. Czekamy, aż skończą błyskawice. Wtedy podlatujemy do niego. I go ciachamy z tego, co możemy. Z tego, co... No. O, i HP w ten sposób. Troszeczkę zjechałem. 500 życia. Dobra. O, dobra. Jak widać, łatwy przeciwnik. W porównaniu do Maze'a, który był naprawdę wymagającym przeciwnikiem i trudno by było rozwalić. To znaczy nie tyle co trudno, ale miałem wtedy gówniany młot, nie? Więc to trochę jest różnica. Dobra. 500! 500! Jeszcze raz. Wstań. 500! To znaczy 493. 493. Yeah! O, już nie żyje. Teraz give me your... Give me... your soul! Yeah, biorę jego duszę. W maskę Jacka. Przykro mi. Ciekawe, ile dostanę do złego charakteru. Punktów. Punktów do złego charakteru, ile dostanę. A, 1000 sztuk złota. O! 180. Proszę, proszę, ej. Nawet zostawiam czerwony ślad, a wtedy nie zostawiałem. No dobra, spoko. Ale oczy mi się nie świecą, nie? By. Dobra, i cóż tu mam? O, tutaj, doświadczenie. Zobaczymy, cóż teraz za misję musimy zrobić. Umiesz zdobytą duszę świątyni Archonta. Dobra, to mamy teleport do świątyni Archonta, więc się teleportujemy. Świątynia Archonta, haha. Umieścimy duszę i nie wiem, co się wtedy stanie. Kurczę, tego już nie pamiętam. Naprawdę. Tego już nie pamiętam. Chyba, że wcześniej też wam mówiłem, że nie pamiętam, a jednak pamiętałem, jak przeszedłem do tamtego miejsca, to... No właśnie. Oj tam. Bohaterka. Heroin. No dobra. To już wiem. Hero to jest bohater, heroin to jest bohaterka. There's always me, of course, but as you can see, I'm still alive, and I plan to stay that way. Ale cię zabiję. Ha. I know this won't be easy, but Scarlet was always one to make sacrifices, remember? No dobra, może mam za zadanie teraz, że mogę rozwalić Briar Rope i wtedy nie będę musiał... Pozyskaj duszę... Bądź zabij... Tak. No to masz pecha, Briar Rope, tyle ci powiem. Tylko, że ona też jest silna. Niczym Grom! Haha, ale Grom jest do dupy, tak szczerze. Pyk, pyk. Dobra, widzę, że jakiś nóż wyciągła czy coś. No i znikła. A, w dupę po całej. Gdzie ona znikła? Co? Nie poczekaj, dzwonię czasu, zrobiłem. No jasne, i co jeszcze? Oj, to była zła, tak? To też zła. O, to jest dobra chyba, bo się broni. Ej, ale kto mi teraz będzie przetłumaczał? Ej, ile ich tam się zrobiło, tych Briar Rope'ów? Dobra. Ona jest słabsza od Groma, więc pójdzie z nami, z nią łatwiej troszeczkę. Dobra, spoko. Przynajmniej nie musiałem iść na jakiś cmentarz po duszę mojej matki. Dobra, i znowu się sklonowała, tak? Ej, oczy mi się świecą na czerwono, chyba. O, świecą mi się, jej, w końcu mi się świecą. To nie ona. To nie ona. To jest ona, haha! Die, motherfucker! Ej, ona się, znowu się ten, życie, ona sobie umie życie dodawać. Proszę, proszę. Ale się bić nie umie. Patrzcie, dostaje plus 4 za każde jej uderzenie. Plus 4 do złego charakteru, za każde trafienie jej. Oj, i teraz się sklonuje, tak? No dobra, się sklonuje znowu. Dobra. I teraz...
czy trafię pierwszą za pierwszym razem. Ej, on... Aha, ej! Mogłem ją od razu rozwalić, bo jak widać ona próbuje mnie atakować. O! Oj. To jest znowu prawdziwa ona i tym razem mam nadzieję, że ją poskromię. Gin! Tyle ci powiem. Oh fuck, moje życie. Moje życie! O nie, co się dzieje z moim życiem? Patrzcie jak mało mam. Ale... I ona też ma mało życia. Ała! Wiesz, ile ty... Ej no, gin! Bum, już koniec nią. Nie miała szans na przeżycie. Z takim potężnym bohaterem, jakim jestem ja! I wyzionałem jej duszę po prostu, tak sobie. I teraz włożę duszę do pieczęci, czy jakoś tam się nazywa. Ale teraz nie będę wiedział, co trzeba do trzeciego włożyć, bo nie ma kto mi przetłumaczyć tego. Chyba, że po prostu sam będę musiał sobie przetłumaczyć. O! Spoko. Czyli że ja? No przepraszam, mistrzu gildii. Niestety. I mam przynajmniej duże rogi z powrotem. I świecące oczy. Do tego jeszcze. Na czerwono. Dobra, czyli... Udaj się do gildii, lub dajcie, czy ja duszę może zostanę Pidziego. No niestety, mistrzu gildii, wybacz. Taka misja, nic nie poradzę, jestem zły charakter. Jestem diabeł, tak, zniszczę cię. Kupa. Chyba, że od niego się mogę dowiedzieć, kogo dusza pasuje. And the guildmaster's only gone and holed himself up in the guild woods. We're not supposed to let anyone near him. We found it! The soul mentioned in the inscription. It must be Nostro. Co to jest Nostro? His soul has been trapped in the Litchfield graveyard for centuries. Aha, już wiem, kto to jest Nostro. Our texts suggest it should be in the graveyard circle, you know, where you found the tunnel to Bargate prison. Catching souls? Never heard such nonsense. Well, good luck, hero. Czyli już wiem. Czyli po prostu muszę na cmentarz Litchfield się dostać, tak? Zabierz duszę Nostro. Dobra, już wiem gdzie to jest. Przynajmniej chociaż jedno wiem gdzie jest co. Cmentarz Litchfield. Chyba, że jakiś mam jeszcze. Dobra, nie. Tutaj się przeteleportujemy. Blisko stąd mamy do naszego celu. Do duszy Nostro. Nostro to jest ten koleś, co zbierałem części zbroi do niego. Aby coś tam się z demonicznym drzwi nam pozwoli przejść dalej. I teraz po prostu wchodzimy do góry? Tak, do góry. O, oni też bronią Nostra, tak? Ej, nie. Pozwoli nam przejść. No dobra. Stara cmentarna ścieżka. Ale oczywiście mogłem się dostać do mistrza gildii, lecz on był, jak to było powiedziane wcześniej, był pilnie strzeżony. No fuck you! Dobra. Zobaczymy jak to działa. Ej, nie mam many? Fuck, nie mam many. O co chodzi? Ej, ale tu dużo many źle ten. Patrzcie to. Więcej niż pół many mi zabiera ten piekielny gniew. Hardcore, nie? Dobra, to idziemy dalej. Ej no. Dobra, lecimy dalej z wyciągniętym mieczykiem. Dobra, teraz nie. No przywoływać jeszcze do tego, się bije z jakimś szkieletem. No wyjdź! No nie chciałem, nie chcę cię bić, nie chcę cię zabijać. O, dzięki. O to mi chodziło. Lecimy, więc lecimy dalej do krypty Nostra. Widzę, że się tu toczą wojny pomiędzy nieumarłymi, a cały czas żyjącymi, tak? Wilki się biją ze szkieletami. To nie będzie mi przeszkadzać, się niech zajmą się sobą. Jesteśmy już bliziutko, te świecące miecze poznaję z 5 km. Oczywiście żart, taki joke. Like Karol Strasburger, tak? Nie pomijam scenki, bo może być ciekawa. Co się dzieje z noszem węża? Dramatyczne zbliżenie. I oto Nostro. O, dziękuję. Ale nie za darmo, musisz mnie pokonać.
Grand Nostrum. Mine is a warrior's soul. You must take it in battle so that I may Dobrze. Stand proud among my comrades in the army. Będzie trudno, coś mi się wydaje. My men have sworn an oath to protect me even in death. Only when they fall. No nie. Now, claim my soul with honor. With honor. To chyba nie będzie problem, aby rozwalić tych szkieletów. Te szkielety. Ale Nostro sobie spokojnie chodzi po kręgu zmarłych. Na jednego hita, dobra. O, mogę go bić, fajnie. Zabiję jednego szkieleta i wtedy mogę uderzyć Nostra. A Nostro jest słaby, jak widać. Easy. No, patrzcie. Od razu giną wszyscy. W tym Nostro niby też. Chociaż nie do końca wiem. Ej no, nie mogę go uderzyć. On też mnie nie może uderzyć, dobra. Zabiję jednego szkieleta, wtedy mogę uderzyć Nostra. Jej! Ale bajer! Hehehehe. Dobra. Bum. No, super. Ej, Nostro nie jesteś takim wymagającym przeciwnikiem, jak mi się wydawało na początku. Myślałem, że będziesz jakiś potężny. Ała! Aż mi po 50 czaskasz, no proszę! No, powiem ci, że ci twoi strażnicy nie są do końca tacy... takimi dobrymi strażnikami. Bo jak widać, bardzo słabi są. O, 10 srebrnych kluczy, ciekawe, czy mam 10 srebrnych kluczy. Zaraz się dowiemy. A życie mi się dodaje, nie wiem czemu mi się życie dodaje, jak rozwalam szkielety czy coś tam. Dobra, no dalej. No to jest, według mnie to jest lekka strata czasu. Znaczy, no bo przecież praktycznie nic mi nie biją, żadnego potka nie użyłem. A Nostro jest cienki jak bolek. O, no, chociaż to jest takie nudne troszeczkę, nie? No Jezu, nie mogę... O, dwóch na hita, no proszę. Jeszcze troszeczkę. Ała. Oczywiście Nostro już. Znowu duszek. I bum. Ale przynajmniej jego towarzysze za światach będą z niego zadowoleni, że odszedł z honorem. Bum. 493. Proszę. O, mogę go bić. Yeah! Ale kombo satara przyjął. Bum. Przykro mi, Nostro. Dziękuję za twoją duszę. A jeszcze nie? No dobra. Czyli dowiadomiłem się, że Nostro był kiedyś... Walczył na arenie kiedyś. I po prostu... Potrzebowałem jego duszę po to, bo tylko mistrzowie areny mogą zostać... Dusze mistrzów areny są potrzebne, aby przejść dalej grę. No, tak bym powiem. Teraz muszę się dostać do świątyni Archonta, aby umieścić ostatnią duszę i wejść do krainy Archonta, czy coś tak mi się wydaje. Świątynia Archonta. Tam. Archon, no mówię, Archon mi się kojarzy z pająkiem. Tak jak w Diablo jest, arachidy chodzą, to są pająki. Trójkąt! Taka piramida, pusta, się utworzyła. Proszę, świątynia Archonta. A cóż to jest? Aha, to jest ten koleś, co nam pomagał niby, tak? Że Jake Rzeźnik żyje? Dobrze. Będę nagrywał odcinek tak długo, aż pokonam tego Jacka Rzeźnika. Mam 80 tysięcy złoto, prawie. 79 120 mam. Czyli niewiele mi brakuje. Mam nadzieję, że moje umiejętności we władania bronią i łukiem oraz ilość eliksirów, co to jest?
Starczy mi na spotkanie się z Jackiem Rzeźnikiem. Chociaż stchórzył i go nie ma. Oj, oj, oj. Nie ma Jacka Rzeźnika? Co się stało? Czy może wpadł do lawy? Yes, I am. Nie uwolnię cię, przyszedłem cię zgładzić. Wpieprz się, i tak cię rozwalę. Ale ja jestem jestem więcej niż demonem. What the fuck? To jest Jack Rzeźnik? Źle mi się kojarzyło z pająkiem. O ja. Nagroda od Gilli 20 tysięcy pokona i Jacka Rzeźnika. O, sztyw w dupę. Jacku Rzeźniku, powiem ci, żeś troszeczkę urósł, ale łatwo cię rozwalić, jak widać. Wspólnie czasu jeszcze. O kurde, chociaż dużo bijesz. Mam nadzieję, że tyle eliksirów, co mam, to mi starczy. No what the fuck! I trochę mam jeszcze... Fuck you. Gdzie ty jesteś? O, poleciał, uciekł, tak? I co ty chcesz mi zrobić teraz? Fuck you! A, się przeniósł gdzie indziej, tak? Wow. A, I'm fucking awesome. Trzeba, nie można stać w miejscu, bo wtedy nas uderzy tym swoim... O, gdzie ty jesteś? A, tam se latasz. To wychodzi na to, że Jack Rzeźnik przemienił się z... smoka, który dużo bije, ale ma mało życia. No ja cię, no przecież dużo bije, nie? To jest bardzo dużo. Mam nadzieję, że te... O kurde! Te eliksiry moje mi wystarczą wszystkie i... 7 żyć, które posiadam aktualnie. Ale cienki, nie? I się spieprzył już i będzie mi... O no! O Jezus, dużo mi to zrobi. To jest nic dla mnie. Jak widać. Bardzo łatwe. Bardzo przyjazne, bo nic nie biją. Wychodzi na to. Ciekawe, czy będzie we mnie teraz. Ogniem strzelał jeszcze na dodatek. Tak, jasne. Jeszcze... O, żyje. Fajnie. Jeszcze przywoływasz do tego. Pierwszy przywoływaczu. Ała! Ej, no co, czemu mnie uderzyłeś? Ja czemu go nie mogę uderzyć? Ała! Fuck you, smok. Tak naprawdę jest dla mnie nędznym smokiem, a nie jakimś Jackiem Rzeźnikiem. Dalej, przywołać, gin! O, przywoływać! Oj! Niemożliwe, sprzeciwił mi się. Ej no, o, już nie żyje, dobra. To teraz tylko lecimy! No jeszcze! Dobra. Widzę, że oni mają mi za zadanie tylko przeszkadzać, więc... Ja nie będę tracił czasu na... Kurde. A ty co, znowu spieprzasz? No, o co chodzi? Spieprzył, a nie. No jeska jeszcze do tego dostałem. Nie sprawdzam, eski. To jest ważniejsze. Muszę pokonać Jacka... Fuck ja. Ale dzięki, nie? Już praktycznie już nie żyję. Jeszcze przywoływacz. Gin przywoływaczu. Nędzny. O Jezu, znowu jakieś swoje czary mary odprawia i nie mogę go uderzyć. Blum. Ale ja się nie będę bawił z nim. Chyba, że zaraz smok do mnie przyleci i mnie rozdupcy. Ja chcę. O, jeszcze jakieś się pojawiły. Jeszcze jacyś się pojawili, no spoko. No a ty gin! Fuck you! O, zginął. I teraz jeszcze mi został ten... No, noob. Jeszcze mi został kolejny ten noob. No i spieprzył. Jasne. Jasne, cool. Gdzie ty jesteś? Smoku! Jacku Rzeźniku! O, i leci. Leci z powrotem? Czy tchórzysz? Znowu we mnie będzie strzelał, no fajnie. Bardzo się cieszę, że będzie we mnie strzelał. Dostałem 50 złota! Ja ci nie mogę. Ciekawe, czy to teraz to jest koniec gry, jak pokonam Jacka Rzeźnika? Niemożliwe. No nie, raczej, nie? O, jeszcze ci... O nie! Jeszcze tam zgaduję, że będzie przywoływać, czy gdzieś tam... O, smoczku, cześć. Ała. Fuck you. Naprawdę fuck you. Bo nie mam zamiaru się z tobą bawić. Dalej przyleć tutaj na swoje miejsce i... A nie tchórzysz. Uff. Jeszcze będzie we mnie strzelał, no. Honoru nie ma. Po prostu Jack Rzeźnik wie, że przegra ze mną, boi się mnie. Mam jego mieczyk. Aonta, to jest, nie wiem, miecz Aonta, nie wiem jak to się nazywało.
przywołać. Nie żyje, a ten mnie jeszcze cały czas napieprza. Niech przyleci na te swoje miejsce durne i dostanie ostatnią serię w popapie. O, leci. I twój czas nadszedł końca. Dobieg końca, nie nadszedł końca, dobra. A, koniec z tobą? Jakiś super nie wiadomo co, jakiś animacja. Tak, rozwaliłem Jacka rzeźnika. Jeszcze 50 SMS-ów mi przysłali. Dobra. Nie bardzo mnie interesują te SMS-y. Wziąłem maskę rzeźnika i jego duszę wykończyłem. Tak. Nie wiem, czy ją założyć, czy nie. Nie! Przynajmniej to zrobię. To będzie dobre, co zrobię. Odrzucę maskę rzeźnika. Fuck you. Yeah, i do lawy! Tak! Nie chcę być jak bogowie, bo bogowie to są bogowie. Bogowie zawsze powinni być lepsi ode mnie. Tak mi się wydaje przynajmniej. I to jest koniec gry? It's impossible. No przecież kasę mi dają, nie? To po coś mi jeszcze musi być potrzebna ta kasa. Yeah, byłem legendą. Tak. The men and women of Albion, no one could say. Only one thing was certain. The struggle between good and evil, between the weak and the powerful, would go on forever. Ale to było też tak, zło walczyło ze złem. No to tak, troszeczkę i to jest koniec gry? Niemożliwe. Fable, proszę cię. To jest koniec gry! Nie! Dobra. Moja tak naprawdę pierwsza dobrze skończona seria, tak mi się wydaje. I jak było widać, nawet bardzo dobrze mi szło, chociaż nawet nie zebrałem pewnie 10 srebrnych kluczy, na jakieś pewnie 50 możliwych. I tym oto sposobem skończyliśmy grę pod tytułem Fable Zapomniane Opowieści, grając jako zły bohater, lecz nasza rządza władzy nie dokonała się do końca, gdyż odrzuciłem maskę rzeźnika, Jacka rzeźnika do lawy. I w ten sposób zażegnałem zło na całe wieki. Więc, jeżeli sobie chcecie to posłuchać i przeczytać sobie napisy końcowe, to sobie czytajcie. A ja was żegnam mową końcową. Jest to koniec tej serii Fable Zapomniane Opowieści. Subskrybujcie, komentujcie, zapraszajcie, oceniajcie. Peace. Nie, tego chyba już nie. Peace.